Record video. Siemandero wszystkim, ja jestem doktor i zapraszam na kolejny odcinek z Karixa Street. Proszę bardzo, skończyliśmy na ciężkich bojach. Ostatni odcinek, w sumie ostatnie odcinki w ogóle tak kończę, że ciężko wygrać. Ale no, dopasiliśmy kurczę tą suprę w oponki wyścigowe, najlepsze jakie się da. No i jakoś to poszło. Ale jeszcze jedną rzecz zmienię do wyścigów, ale jeszcze chciałem sobie tutaj podjechać na tą chatkę. Bo jak widzieliście też na ostatnim odcinku, kupiłem sobie Nissana 200SX S13, ale nie mam go jakby możliwości podjęcia i się przejechania nim. No bo mam tutaj w tym domu tylko 3 sloty, 3 sloty są zapełnione, mam 4 auta, czyli 3 auta stoją na parkingu, czwartym jadę, a kupiliśmy piąte. Więc jedziemy sobie kupić dom, najtańszy jaki się da, który ma też 3 sloty, no i będziemy mieli miejsce na kolejne jakby samochody, nie? Zobaczymy jak to działa, pierwszy raz zakupimy sobie chatę. No a co do wyścigów, no to zmienię to, że będę po prostu jeździł wyścigi na łopatkach. Będzie szybsza zmiana biegów, zauważyłem, że dużo się zyskuje na zmianie biegów, na samym starcie i tak dalej, więc na łopatce będzie najszybciej, nie będę miał kurde nietrafionych jakichś biegów i tak dalej, że zamiast piątki kurczę wrzucę trójkę, bo ten H-Shifter od Trasmastera no tak no, chusteczkowo tu działa, bo on ma tak mocne takie wypustki i nieraz zamiast trafić kurczę w piątkę się z powrotem trafi w trójkę i to nie tylko ja mam ten problem, nawet tam ktoś pisał w komentarzu, że ma tak samo, więc po prostu będziemy cisnąć sobie na łopatkach, a do driftu standardowo oczywiście hydrołapa, shifter jak najbardziej i będziemy się bawić. No i dobra, no co, kupujemy sobie chatkę. Niby tu mam 3 miejsca parkingowe, nie wiem w którym miejscu będą mi auta stały, czy po drugiej stronie, czy coś. No to zobaczmy, 10 tysięcy, kupujemy. I co? I już. I zobaczcie w ogóle tak, tutaj mam tą pierwszą chatę mamy, nie? Przy tutaj tych dokach. Jakby i teraz kupiliśmy sobie tutaj piętro wyżej, one się zaznaczają na zielono i tak jak widzicie tu mam zaznaczone te 3 kropki na zielono, no, czyli mam tutaj 3 sloty, które są zapełnione, tu mam 3 sloty, które są puste, no i teraz kurde, gdzie poleciało to moje auto, czy ja będę musiał wejść w car showroom i jeszcze raz odebrać, zaraz się przekonamy, mam nadzieję, że nie będę musiał kupować jego kolejny raz. No i tak jak mówiłem, że podejrzewałem, że te domy będą rosły na wartości im dalej w mapę, więc zobaczcie, ten kupiłem za dychę, tu już jest kolejny, za 12,5, za 15, za 16, widzicie, no to za 16, tutaj jest już za 80 tysięcy, bo to jakiś apartament, za 16, więc no jest tych domów tutaj mnóstwo ogólnie. Naprawdę fajnie, 17, 80 tysięcy, apartamenty są po 80 tysięcy, jest z dwoma kropkami, 20 tysięcy, 20, no to chyba kupiliśmy taki, no najtańszy, na razie to musi nam wystarczyć. No i kurczę, no nie wiem gdzie jakby ustawiają się tutaj auta, no jak my nie mamy, jak na razie mojego SX-a, wejdziemy sobie w sklep, jeszcze raz sprawdzę, czy ja go mogę odebrać po prostu. Przeleciałem? Nie. No i mam go tutaj za 62 500 i ja mogę go jakby jeszcze raz kupić. Ale no ja go chcę odebrać. Jest tutaj adnotacja, że jest w garażu. No tylko w którym garażu? To jest chyba minus tej gry, że nie widać aut, które auto się w którym garażu znajduje. No nie mam jak tego sprawdzić. Tu jak znajdziemy, jak kliknę sobie more. No dobra, no to mamy te 3 auta, nie? Jak tutaj se kliknę more. O! No to nie, no to nic tu się nie dzieje. No i jakby nie mam nic tutaj na mapie zaznaczone bardziej, że też na zielono jakaś chata jest moja. Coś się zrypało, coś... Nie w tej kolejności chyba zrobiłem, co gra sobie zalecała. I zrypało się coś z garażami. Ale wiecie co, jeszcze raz sobie spróbuję zmienić auto, podjeżdżając pod tą chatę.
i może jakiś cudem jakaś anomalia się stanie. No i nagle gdzieś tam przeskoczy to N200SX. No sprawdzimy. A zaraz się bierzemy też za kolejne wyścigi. Jak już się przesiądę, mówię, na łopatki. Tylko musimy odnaleźć tego 200SX-a. To będzie dla was też tak jakby no taka informacja, co zrobić, w jakiej kolejności i gdzie to później szukać, bo chyba, że wiecie. I ja po prostu tego nie ogarnąłem. Ale po ostatnim filmie, jak kupiłem to auto i tak jakby no na początku nie znaleźliśmy tego 200SX-a, nikt mi nie napisał, co zrobić, więc podejrzewam, że też chyba, no nie wiem, nie wiecie? Fajnie tu prowadzić GPS przez... No dobra, przykładowo... Dobra, zmienię sobie znowu na BMW-kę. Ops. Change the car. No dobra, mam BMW-kę, wyjadę sobie z tego miejsca. Okej, i teraz sobie wejdziemy w mapkę. No i mamy te moje auta. No ale mojego 200SX-a nie ma. No coś jest zrypane, nie wiem. Powiedzcie mi, co mam zrobić. Czy gdzieś się odbiera auta? Ej, a w ogóle... Ajajajajaj. Gdzie jest ten car showroom? Tu jest gas station. Bo może on stoi gdzieś na parkingu przy... właśnie przy tym. Wrzucam się sobie z powrotem suple. Jeszcze zrobimy sobie rundę. O kurde, co jest grane? Dobra. Dobra. Wejdźmy sobie w ustawienia. To było... Tutaj, tak? Gearbox type manual, clutch mode automatyczny, no bo będziemy mieli łopatki. No i dobra. Więc teraz sobie będę jeździł w ten sposób. O, będzie zdecydowanie chyba lepiej, szybciej na wyścigi. I takie będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że będę strzelał ze sprzęgła też podczas jakiegoś tam redukcji przed zakrętem i tak dalej. Będzie łatwiej mi zhamować z hamulcem na przykład, nie? Silnikiem. Wypatrujcie mojego 200SX-a, może gdzieś stoi zaparkowany skubaniec. Albo wypieprzyli go na ulicę z salonu i stoi pod salonem. Powinny być oznaczone na mapie wtedy, nie? Na przykład auta, jeżeli gdzieś tam stoi do odbioru. Ło! No nie widzę go. Ja pierdzielę, oddawajcie mojego 200SX-a. No nigdzie go tutaj nie ma. No nie ma mojego 200SX-a, co ja mam zrobić? Kurde. Może po restarcie gry teraz dołączy do mojego garażu. Nie mogę jakby kliknąć tutaj na ten plusiki, jak sobie tutaj zaznaczam myszką, znaczy padem nawet. Widzicie, tutaj nie mogę nic zrobić. Road Legend, My Cars, tabulatorem. Ej, ja mam więcej aut w ogóle. O kurde, ogarnęliśmy. Enter to house. I możemy sprzedawać auta.
Dobra, jest. Ja pierdziele, patrzcie, to jeszcze raz, teraz dla potomnych. Co to się stało? Czy... O, przesiadło mnie. Dla potomnych, wchodzimy w mapkę i mamy na dole tabulatorem. Mamy listę naszych aut. Widzicie? Mam tą Mazdę zwykłą, mam tu Mazdę tą porobioną, 300 ZX-a, BMW-czkę, Suprę i mamy teraz House Needed. Nadjeżdżam sobie myszką i albo możemy przytrzymać Enter dłużej, bo jak klikacie, to po prostu się tylko ten. Przytrzymujemy myszką i przerzuciło nam auto. I teraz po prostu sobie wychodzimy. I powinna być nasza furka. Mamy teraz tą zwykłą maździorę. Proszę bardzo, no fajnie. Ogarnęliśmy w końcu. Ale nie ma 200SX-a. Jak mam to zmienić? Kurde, znowu coś się zrypało. Dawajcie mojego 200SX-a. Jak ja mam go się przesiąść? Gdzie on stoi? Dobra, już się zmieniłem. Przytrzymałem. Jest! Ja pierdzielę. To już jakiś feller był gry. No on tu powinien stać wtedy, co podjechałem teraz tą Mazdą. No dobra, no jest teraz Supra, mam 200SX, ale znowu tej Mazdy nie widać. No tu się odpierdziela. Tabulatorem. No niby teraz wszystkie są już w domach. Pokazuje nam, w którym domu? Tak, pokazuje nam, w którym domu. Pokazuje nam też, które auto jest pod który Underground Union, czy tam coś. No dobra, 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 dobra. To zobaczmy tylko na szybko sobie tego 200SX-a. Światła? Yeah! Zobaczcie, jaki bajer. No to petarda. Jak w środku? O kurde. A, bo on jest na jedynce. O matko. Aha, mamy. Mamy sprzęcior. O, skubany, ale nie ma siły. Dobra, zrobimy z niego driftowóz. Przesiadamy się. Ale jaja. W końcu ogarnęliśmy to. No to mam... Ej, to ja już mam więcej aut niż kurde. Ej, spoczko. Lecimy na wyścig. Teraz będziemy się z nim ścigać. Dobra. Przypominam, jesteśmy w nowej lidze Street Hunters. A, i patrzcie, jak z przyzwyczajenia wrzucam bieg. Dobra, idziemy przez trawę, przecież nie będziemy. Odciny. Dobra, paliwka mamy prawie że full. No, w końcu, to mi się podoba, że ogarnęliśmy to i już wiemy, jak się posługiwać. Więc dla tych, co nie wiedzieli, też już wiedzą, metodą prób i błędów. Uczymy się na moich błędach. Moi koledzy zawsze młodsi do mnie tak zawsze mówią, że uczą się na moich błędach. Let's go. Kurde, już znowu chciałem jedynkę wrzucić. Dobra, zobaczymy, jak teraz nam to pójdzie. Mamy super oponki. Jadę z wyłączoną kontrolą trakcji. O, ale kurde, sekwencja zakrętów beznadziejna. Nierówna nawierzchnia, tu jest, ja pierdzielę, jak auto skakało. Komputer nie dohamował, pojechał prosto.
Tragedia ten tur. Pierdziel, ja już myślałem, że to meta. Ja już sobie odpuściłem gaz. A tu jeszcze jedno okrążenie. Oja, 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 oja. Jedzie mi na dupsku, no. Zwolniłem za bardzo. Nie no, kurde! Jadę? Jest! Jeb... Usa! To było już za normalny. Do wariatkowa trafię przez tą grę. Tak zrypali ją, kurde, po tych aktualizacjach. Usa. Dobra. Następne wyścigi się odkryły. No to lecimy. Kurde, i znowu z przyzwyczajenia. Byłem shifterem. No, oponki dużo dają. Myślałem, że zmieszczę się. O, patrzcie, to jest ta miejscóweczka tutaj fajna. Z tą ścianą, kurde, że można w nią wjechać. Jak oni skręcają? No przecież on już tu do prawej powinien dawno skręcić. Kurde, on jedzie i jedzie i gdzieś tam pizdu, a prawy migaż ma. Kurde, no. Takie nerwy i to wszystko to niewskazane jest, kurde, przy takich temperaturach. Tylko człowiek się gotuje, kurde, gorąco, poci. Siedzą mi na dupsku tego lancerka, nie mogę dogonić. O! Ja pierdzielę, jak mnie sponiewierało. Jak mnie wybiło krzywo. No dobra, food market, dobra, przyjechaliśmy coś zjeść. Szybka kanapka i jedziemy od nowa. O kurde. Dobra, włączę kontrolę trakcji, zobaczymy jak to będzie działać teraz.
Uderzył w niego? Nie. Dzięki. Stabilizuj, stabilizuj. O kurde, jaka masakra jest ta zakręta. Jeszcze mnie musiał wypierdzieć. Oczywiście. Usa. Ale dobrze. Spinowało przed samą metą, na milimetry. Normalnie by wygrał. Ale fart. A wiecie, co ja już miałem powiedzieć? Że pierdzielo, odpuszczam ten wyścig. Widzimy się w następnym odcinku. Już mam za dużo nerwów. O kurde, ale jaja. Dobrze. O ja pierdzielę. Dobra, 77% opon. Paliwka jeszcze dobrze. Tu mamy 3 wyścigi. No to lecimy chyba, co? Sprinty, sprinty, wszystkie są sprinty. Ile my mamy już w ogóle ukończonych wyścigów? 7 na 19. No to lecimy. Chyba nie dom, tylko o, jakieś mieszkanko chyba kupiłem. No nie wiem, że w tym domu to ja nie widziałem, żeby... Nawet spoko się zachowuje, no te redukcje to wszystko są spoko. No i na łopatkach lepiej, no na łopatkach lepiej. Ciężko dostosować, którym biegiem wejść w zakręt, tak nie można wyczuć tej jakby trochę prędkości do hamowania i tak dalej, tak. Dobra, muszę pamiętać, że to jest sprint. W trafikach nadzieja. Dawaj, 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 dawaj. Jest! O matko. Nie wiem, jakby chyba kurde gra mi w końcu daje wygrać. Nie wiem co, nie no, po prostu jestem... No jestem dobry. Ale zobaczcie, jak się kwoty za wyścigi zmieniły. 10 koła dostaliśmy. O, proszę, no nowy levelek, 12, co tam zgarnęliśmy? 8 koła Turbo Kit i 10 dolców, super. To co, lecimy sobie kolejne 2 wyścigi? Polećmy sobie ten, a później ten, bo ten gdzieś tam daleko się kończy, żeby nas nie wyrzuciło. Możemy sobie jechać. Kurde. Ach.
fajnie to miasto wygląda, nie? Te neoniki, kurde, naprawdę duże, kurde, rozbudowane miasto. Tylko te ciężarówki tu jeżdżące po tym mieście trochę nie pasują. One by mogły jeździć na obrzeżach, nie? Że fajnie, że dorzucili takie coś, że ciężarówki jeżdżą. Taka ciężarówka jakaś dostawcza, spoko jakiś. O, tak jak... Coś takiego. Let's go! Dobra, będziecie znowu mieli po 40 minut prawie film. O proszę, grafika już zaliczył. No dlaczego mnie tak zarzuciło? Kurde, nie no, restart, bo tu stracę. Ja tu muszę zyskać jak najwięcej na starcie. Ale dziwnie mi przerzuciło tutaj chyba masę na wzniesieniu. I mam kontrolę trakcji i super OM, super hiper turbo odrzutowe opony. Ale by mnie kurde ściął skubaniec. No traska też nie będzie łatwa. Się domknął ten zakręt. Zaliczy mi tą bramkę, czy nie? Chyba zaliczyło, nie? Ole, podbicie! Dobra, no nie wygram tak czy siak. Jadę tak testowo tą trasę. Niech se zliczy punkty, wiecie? Bo miałem zrestartować, ale mówię, już dowiozę to drugie miejsce i teraz sobie zrobimy retry. A przetestujemy sobie sprinta. No dobra, no trzeba się skupić, ale ciężko, naprawdę. Dowalili, kurde, ten poziom trudności tutaj, nie? Bo ja podcinam. Co jest najgorsze, że ja uderzając w nich odbijam się i to mnie kurde spinuje, a nie ich, nie? No i tutaj też się wepnął Iwo, ja tam zwalniałem. Kurde, odjeżdżałem i skubańcy. Ten trafik też był tu potrzebny. Najechałem na latarnię, mi wyspinowało. No kurka wodna. Ale wy się napatrzycie na moje kurde poczynania. Ale wiem, że wy też macie te problemy i bluźnicie już, kurczę. Już wszyscy narzekają, nie? Na to, co zrypali tymi aktualizacjami. Nie jestem sam w tym. No nie. Zasuwa tym laserem.
się boję tego, jak oni tu mi dojeżdżają. Nie ma szans, kurde, w tym momencie. Ja pierdzielę, no. Był sposób na ścięcie i kurka wodna. Again. Ostatni raz jadę, jak się nie uda, w dupie z tym. Teraz już na pewno ostatni. No nie, no nie wierzę, że tu się dzieje naprawdę, no. Chusteczkę mnie rzuca tam. Cerek, świetny jesteś. Kurde, no jak oni zapieprzyłem szają tak. No komputer tak oszukuje, nagle przyspiesza, trzyma się, klei. Zajebiście, no i w dupę z wyścigiem. Ale zauważcie... Znowu będę drugi, no trudno. Trzeba będzie powtórzyć ten wyścig, wymasterować go. Na następnym odcinku, czy tam którymś z kolei, ale... Zauważcie, że komputer jedzie czterolapami. On nie wpada w poślizgi. Zasuwają po tych zakrętach niesamowicie. No i to jest właśnie to, że my jedziemy tylno-napędowym, a oni czterolapem. Dobra, nie no, ja kończę, bo naprawdę już się zgrzałem, kurde. No nie mogę, no nie mogę. Denerwuję się, kurde. Zrypali całą... Zrypali to wszystko. No zrypali. Mamy chatę. To jest fajne. Mamy już te swoje fury pod... Odkrywaliśmy, jak to się ogarnia. Mam jeszcze jeden wolny slot. No spoko, możemy sobie przenosić chyba auta z garażu do garażu, nie? Czy nie? Pięć kar, dobra, no nieważne. Żegnam się, strzałeczka, do następnego, cześć. Pamiętajcie o łapce, o subskrypcji. A ja jadę sobie zrobić zdjęcie na miniaturę z tym nowym domem. Strzałeczka.